A oto jest nasz hotel dla owadów. A dokładnie dla organizmów pożytecznych. Jak widzicie, jest on jeszcze niczym niewypełniony. I takie właśnie hotele można sobie kupić, można samemu zrobić. Oczywiście są już gotowe, wypełnione, ale wspaniałą zabawą jest samodzielne ich wypełnianie różnymi, słuchajcie, naturalnymi surowcami. I do tego Was zachęcamy. Słuchajcie, jeżeli macie dzieciaczki, to nie ma nic wspanialszego, niż, słuchajcie, taki hotelik zrobić, kupić, a później z dzieciaczkami iść do jakiegoś parku, słuchajcie, nad jakąś rzeczkę i zacząć to pięknie, słuchajcie, wypełniać różnego rodzaju elementami naturalnymi. Chodzi o to, żeby organizmy pożyteczne, które tutaj będą zamieszkiwały, chroniły się, były, prawda, jak najbardziej w warunkach zbliżonych do przyrody. Tu nie chodzi, słuchajcie, o żadne wymuskane, słuchajcie, to produkty, które tutaj umieszczamy. To nie musi być idealne. Tak czy siak, słuchajcie, ma to swój niesamowity aspekt dekoracyjny. Jakby, co byście tam nie włożyli do środka, to i tak będzie pięknie wyglądało. Zatem, słuchajcie, idziemy to wszystko wypełniać. I jesteśmy w takiej, powiedzmy, imitacji kuchni, słuchajcie. Co my tutaj mamy? To są wszystko naturalne produkty, które surowce, można wręcz powiedzieć, które wykorzystujemy przy produkcji własnych hoteli dla organizmów pożytecznych. Co my tu zatem mamy? Mamy tutaj pocięte pięki, słuchajcie, drzewa. Jest to drzewo liściaste. Dlaczego nie stosujemy iglastego? Dlatego, że często w iglastym dochodzi do wycieku różnego rodzaju jeszcze żywic. Dlatego też raczej takiego drzewa nie używamy. No chyba, że jest to drzewo naprawdę wyschnięte. I jak widzicie, są tu nawiercone otwory. Te otwory są o różnej średnicy po to, żeby tutaj na przykład gniazdowała murarka ogrodowa, ale chroniły się również inne organizmy pożyteczne. Oczywiście hotel dla owadów to także miejsca, w których naturalnie gniazduje murarka ogrodowa, ale i inne pszczoły samotnice, więc co stosujemy? Rurki trzcinowe, takie większe, słuchajcie, jak również, popatrzcie, takie mniejsze. Do naszych domków dla owadów będą wchodzić również różne na przykład biedronki, słuchajcie, złotooki i tak dalej, więc stosujemy także gałązki. Tutaj na przykład mamy gałązki, słuchajcie, z brzozy. Pod liśćmi będą się, słuchajcie, kryły także różne organizmy, choćby na przykład pająki, skorki i tak dalej, więc liście także wykorzystujemy. Tutaj widzicie, to nie jest do płacenia. Jak pamiętacie, dawniej płacono muszelkami, ale te muszelki, które zebraliśmy, słuchajcie, one są oczywiście puste. To są ślimaków ogrodowych i je również wykorzystamy do zbudowania miejsc dla gniazdowania różnych gatunków. Tutaj widzicie, są co? Łupinki po orzechu. Tutaj jest nic innego, słuchajcie, jak pudełko kartonowe, które zostało właśnie tak fajnie pocięte, w taką sprężyniastą, słuchajcie, strukturę. I pomiędzy właśnie tymi załamaniami będą się chowały różne organizmy. Ok. Tutaj co mamy? Korę różnych drzew, także naturalny, doskonały materiał do domków. No i słuchajcie, różne szyszki. I pomiędzy właśnie tymi łuskami będą się chowały owady i nie tylko one. Zatem przystępujemy, słuchajcie, do budowy hotelu. Rozpoczynamy, słuchajcie, zabawę. Mówię Wam, dzieciaki będą zachwycone, jeżeli coś takiego dla nich zrobicie. Pamiętajcie, każdy hotel dla owadów to jest tak naprawdę produkt autorski. Co tutaj wrzucicie, to jest tylko i wyłącznie Wasz pomysł. Nikt praktycznie tego nie skopiuje. Zaczynamy. Zatem patrzcie. Możemy sobie włożyć tutaj pieniek drewna. Ok, mamy. Co dalej? Proponuję, żebyśmy na przykład tutaj włożyli, popatrzcie, takie gałązki. O, na przykład tu. Jest. Obok, słuchajcie, co damy. Dajmy może wiązki trzciny, tej takiej, prawda, drobnej. Chodzi o to, że tu, słuchajcie, musi być jak najbardziej naturalne. To nie musi być idealnie docięte. Wręcz przeciwnie, jak jest wszystko coś ładnie docięte, to nie jest naturalne i nie ukrywajmy tego.
Patrzcie, tutaj damy wiązkę, tu wiązkę. O, może tu jeszcze. Ok, dobra. Tutaj mamy jakąś jeszcze lukę. My jeszcze stosujemy, słuchajcie, takie siateczki metalowe. Możecie się zapytać, a po co? A chodzi, słuchajcie, o to, żeby do tych siateczek powkładać jeszcze różne elementy, żeby się po prostu nie wysypywały. Siateczka jest. I co wrzucimy do środka? Na przykład wrzućmy, patrzcie, tą pociętą tekturę. Karton raczej. O. I też w te szczelinki będą wchodzić różne organizmy. Patrzcie, pięknie. Dobra. Tutaj jest luka. Przede wszystkim to nie ma być całkowicie zabudowane. Muszą być miejsca, przez które organizmy, słuchajcie, wnikną do środka i będą się tu chować. Dajmy to na przykład, złamię jeszcze. O, patrzcie, jest. Dół jest zapełniony. W tym hotelu chcemy też mieć murarkę, powiedzmy, ogrodową. Więc ustawiajmy dla niej, powiedzmy, takie rurki. Okej, okej. Co jeszcze? Mam tu jeszcze pieniek. To niech pieniek będzie, bo on też bardzo ładnie wygląda. Słuchajcie, co tu jeszcze damy? Dajemy siateczkę drugą. I do wnętrza siateczki co możemy dać? Słuchajcie, patrzcie. Szyszki. O, szyszki. Dajmy tu może jakąś taką wielką szyszkę. Okej. Co jeszcze tu? Patrzcie, szyszeczka, szyszeczka. Pięknie. Dobra, tu jest luka jeszcze. A dajmy na przykład, patrzcie, jeszcze troszeczkę gałązek. Dobra. Co tu możemy dać jeszcze? Tutaj możemy gdzieś, patrzcie, do środka wrzucić łupiny orzecha. Niczym się nie przejmujcie, słuchajcie. Troszeczkę sypniemy muszelek. Jak najbardziej, patrzcie, wypełnijmy to muszelkami. A jeszcze troszkę muszelek, patrzcie, dobra. No i co możemy zrobić? A dajmy jeszcze liście. Liście dobrze je, słuchajcie, tak troszeczkę zawinąć. I gdzie te liście dajmy? O, tutaj na przykład, patrzcie, o. Jest, jest. Co tu jeszcze? O, tu dajmy może troszkę kory. O, tutaj, żeby to się tak trzymało. Jest ok. O, tutaj jeszcze kora. Jest ok. Słuchajcie, i powstał w 100% autorski, patrzcie, domek dla owadów. Patrzcie, jaki on jest niesamowicie dekoracyjny. I teraz jeszcze ważna, słuchajcie, czynność. Zaraz wam pokażę jaka. I słuchajcie, takie domki można wieszać na różnego rodzaju pniach większych drzew, słuchajcie, na budynkach i tak dalej, i tak dalej. My teraz musimy zrobić jedną ważną rzecz. Wiecie, jakże mamy bardzo silne wiatry, więc te wiatry co by zrobiły? Wywiały to wszystko. Mało tego, jeżeli tu będą różne owady, mogą tu przylatywać ptaki i je na przykład murarkę ogrodową, słuchajcie, wydziobywać. Więc my stosujemy taką oto metalową siatkę i musimy teraz, słuchajcie, ją przytwierdzić. Więc działamy, słuchajcie. Przy okazji widzicie, co na co dzień robimy, bo akurat się zajmujemy hotelami dla owadów. Ok, tu jeszcze przytwierdzimy. Trzyma się, trzyma. Starajcie się dość mocno. Słuchajcie, bo o co chodzi? Już wspomnieliśmy wam. Hotele dla owadów to nie są ule produkcyjne dla murarki ogrodowej. Starajmy się tego nie rozwalać, nie czyścić. Jeden materiał, prawda, już nakręciliśmy na ten temat i bardzo was zachęcamy, obejrzyjcie to. To ma być ostoja bioróżnorodności. Tego nie sprzątamy. No chyba, że tu zacznie coś gnić oczywiście, rozpadać się. Wtedy jak najbardziej tak. I proszę, zobaczcie, jak wspaniale się teraz prezentuje taki hotel dla owadów. Jest to wersja, jak się to mówi, full wypas. Dlatego też może być umieszczana nawet w centralnej części ogrodu. Radzimy jednak, słuchajcie, żeby takie hotele dla organizmów pożytecznych lokować w takich miejscach działek i ogrodów, w których jak najmniej, słuchajcie, jesteście. Dlaczego? Bo to ma być ostoja życia. Tutaj nie powinniśmy płoszyć tych organizmów. I jak tu widzicie, my tutaj wśród tych pni ustawiliśmy sobie ten hotel. Z przodu będziemy tworzyć jeszcze tak zwany ogród wiejski z roślinami zakwitającymi o różnych porach roku, po to, żeby przyciągać organizmy pożyteczne do naszego ogrodu.
I słuchajcie, jeszcze ważna sprawa. Mieszkacie w miastach? Słuchajcie, bez problemu, nawet w bloku możecie takie hotele dla owadów umieszczać na waszych balkonach. My tutaj, słuchajcie, mamy taką wersję dla mieszkańców miast. Oczywiście część ludzi stosuje takie duże, są jeszcze większe. My mamy też takie mniejsze. Słuchajcie, hotele dla owadów. Po co? No po to oczywiście, żeby chronić bioróżnorodność, ale mało tego, większość z nas co robi? Uprawia kwiaty na balkonach, ale też jest grono zwolenników, prawda, uprawiania warzyw. No i właśnie, do większości warzyw potrzebne są pszczoły celem ich zapylania, słuchajcie, kwiatów. No jeżeli ustawicie taki, słuchajcie, domek dla owadów z rurkami trzcinowymi, czy też z takim nawierconym pniem drzew, to będziecie ściągać, słuchajcie, murarkę ogrodową. To jest w 100% bezpieczna pszczółka, niczym się nie bójcie, dzieci nie pożądli, a będzie ona nie tylko, prawda, się rozwijała na waszym balkonie, tarasie, ale będzie zapylała wam, słuchajcie, kwiaty. Osobiście jednak byśmy radzili, żebyście stosowali raczej, prawda, hotele dla owadów na balkonach, tarasach, aniżeli typowe ule dla murarki ogrodowej. Dlaczego? Bo jeżeli uprawiacie warzywa, to wiecie, że pojawiają się też szkodniki. Mszyce, wciornastki, słuchajcie, przędziorki. Z nimi jest, prawda, problem, jak walczyć, jeżeli tym bardziej nie chcecie stosować chemii. Dzięki ustawieniu, słuchajcie, takiego hotelu dla owadów będziecie przyciągać do wnętrza na przykład biedronki, złotooki, bzygowate. One tu będą się chować, tutaj się będą rozwijać i stąd będą migrowały i zjadały wam, słuchajcie, szkodniki. Macie problem z biedronką azjatycką, która wam wchodzi, słuchajcie, drzwiami, oknami do mieszkań? Słuchajcie, jeżeli byście na trasie przechodzenia tych biedronek ustawili takie hotele dla owadów, to słuchajcie, biedronka ma duże szanse, że nie wejdzie wam do mieszkania, tylko zasiedli, słuchajcie, ten hotel. A pamiętajmy, biedronki siłą rzeczy zjadają na mszyce, więc to są też organizmy pożyteczne. No może ta biedronka azjatycka, no jest taka dyskusyjna sprawa, prawda, co do niej, ale na chwilę obecną jest to organizm pożyteczny, choć troszeczkę przecież inwazyjny. Warto, słuchajcie, takie hotele stawiać. Jak widzicie, my tutaj mamy 100% praktycznie natury. To nie jest niczym, prawda, zaimpregnowane żadną chemią, za wyjątkiem lakieru ekologicznego. Tutaj część jeszcze oczywiście też jest opalana, a opalanie dodatkowo, słuchajcie, wzmacnia materiał i on tak szybko nie ulega zniszczeniu. Każdy znajdzie, słuchajcie, coś dla siebie. Bardzo wam polecamy budowanie hoteli dla owadów. Mało tego, budowanie, słuchajcie, uli dla murarki ogrodowej. Stricte, prawda, pod nią.